trwają matury. Od 5 do 30 maja abiturienci zdają egzamin dojrzałości. Uzyskane wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji na wyższe uczelnie. Maturzyści poznają je pod koniec następnego miesiąca. Uczniowie, którym szczęście nie dopisze, będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego pod koniec sierpnia. Pod warunkiem, że niezaliczenie dotyczy tylko jednego z przedmiotów w części ustnej lub w części pisemnej. Dla uczniów klas trzecich gimnazjum miniony okres jest także ważny, ponieważ stają przed wyborem nowej szkoły. I tak przez 2 dni zespół szkół rolniczych w Ostródzie odwiedziło ponad 400 gimnazjalistów poszukujących zawodu marzeń. Dni otwarte to dobra okazja do zaprezentowania poszczególnych kierunków. Zajęcia teoretyczne uzupełniają lekcje w pracowniach tematycznych, które powstają dzięki sukcesywnym remontom przeprowadzanym na terenie obiektu. Szkoła współpracuje z przeszło 100 firmami o różnych profilach działalności, co stanowi kolejną formę uzupełniania wiedzy uczniów. Staramy się być blisko pracodawców i to nam później ułatwia i prowadzenie zajęć dydaktycznych, bo korzystamy często z bazy właśnie tych zakładów, bazy przemysłowej, technicznej, a poza tym przygotowujemy w ten sposób lepiej do przyszłej pracy zawodowej. Podczas obrad sesji Rady Gminy w Kozłowie między innymi rozpatrzono skargi na działalność wójta, w których zarzucono włodarzowi brak konsultacji społecznych dotyczących planowanej budowy farm wiatrakowych. Jacek Jankowski podkreślał korzyści płynące z budowy wiatraków oraz przekonywał, że informacje odnośnie budowy były udostępnione już na etapie tworzenia studium i planu zagospodarowania przestrzennego. Członkowie komitetu wiatrakom mówimy nie. Niezadowoleni z wyjaśnień wójta nie wykluczają, iż sprawę skierują na drogę sądową. Majówka w Ostródzie to wystawy, koncerty i regaty. Gdy żeglarze rozpoczynali sezon, na zamku odbywała się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której nadano 2 tytuły honorowych obywateli miasta. Do grona Zdzisława Krzyszkowiaka, Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz oraz Gintera Verheugena dołączyli profesorowie Tadeusz Oracki i Edgar Steiner. Do Ostródy przyjechał profesor Tadeusz Iwiński, poseł na Sejm, który wygłosił prelekcję poświęconą Konstytucji Rzeczypospolitej. Podczas wykładu współtwórca obowiązującej ustawy zasadniczej opowiadał o historii jej tworzenia. Ja byłem przez 4 lata członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 56-osobowej, która przez 4 lata przygotowała tę ustawę zasadniczą, która była przyjęta w referendum. I to, co jest najważniejsze, ona jest bardzo szczegółowa, ma preambułę, ma 243 artykuły, ale wiele jej zapisów nie jest realizowanych, no, na przykład dotyczących bezpłatnej edukacji, dotyczących równego podejścia do świadczeń zdrowotnych. W Ostródzie trwa realizacja projektu Przystanek Beztroski. Jego uczestnicy są już po seminarium podsumowującym pierwszy etap. Głównym założeniem jest zminimalizowanie problemów społecznych poprzez szereg działań z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej. Streetworkerzy, animatorzy i asystenci rodziny pracują na pełnych obrotach. My czekamy, kiedy będzie otwarcie dworca i wtedy te wszystkie nasze działania, czyli świetlicę młodzieżową, świetlicę dziecięcą, przeniesiemy do punktu docelowego, czyli na teren dworca. No a to, co istnieje do tej pory, czyli punkty porad prawnych, kursy zawodowe, kursy aktywizacyjne, będą dalej kontynuowane, będą prowadzone. Strażacy to mundurowi, do których mamy największe zaufanie. 3 maja odbyły się uroczystości z okazji ich święta. Na miejsce obchodów wytypowano stare jabłonki. Wybór tej miejscowości był celowy. To właśnie tutaj trafił nowy samochód, o czym informowaliśmy w poprzednich wydaniach wiadomości. Pojazd został poświęcony, strażakom wręczono odznaczenia, nie zabrakło podziękowań. Na terenie gminy Ostróda działa 12 ochotniczych straży pożarnych, które zrzeszają ponad 400 członków. Rocznie biorą udział, w ubiegłym roku, w 2013, wzięli udział 136 razy w działaniach ratowniczych. To świadczy właśnie o tym, jaka jest potrzeba, żeby nieść tą pomoc.
Członkowie grupy wokalnej Szeń zmierzyli się z trudnym repertuarem kultowych utworów spółki Wasowskiej i Przybora. Młodzi artyści zaprezentowali piosenki śpiewane niegdyś przez gwiazdy kabaretu starszych panów, między innymi Kalinę Jędrusik, Irenę Kwiatkowską i Bogdana Łazukę. Koncert był okazją do zaprezentowania umiejętności nabytych na zajęciach muzycznych w Nidzickim Ośrodku Kultury. Poloneza, Krakowiaka i Oberka zaprezentowali mali mieszkańcy Nidzicy i okolic. Wszystko za sprawą drugiej edycji powiatowego konkursu tańca ludowego. Obok dobrej zabawy przedszkolaki poznały regionalne tańce, stroje, a także zwyczaje. Pomysłodawcą i realizatorem imprezy jest lokalna czwórka przy współpracy z Zespołem Obsługi Oświaty i Sportu. Nidzica to bardzo piękne miasto. Chcieliśmy w jakiś sposób uczcić jego tradycje. Uczymy tego dzieci już od najmłodszych lat. Dlatego pomysł na taniec ludowy wziął się między innymi z tego, że na co dzień uczymy miłości do naszej małej ojczyzny. Zresztą realizujemy program regionalny Moja Nidzica, więc jakby jesteśmy bardzo związani z naszym regionem. Fani Sokoła Ostróda czekali na ten dzień dekadę. Klub piłkarski z Ostródy w końcu pokonał rywala z Morąga. Mecz odbył się w ramach 1/8 rozgrywek o wojewódzki Puchar Polski. Podopieczni Wojciecha Tarnowskiego wygrali 2-0. Bramki w tym meczu padły w drugiej połowie. W 60. minucie wynik spotkania otworzył Przemysław Płoszczuk, a kilka minut później bramkę strzelił Paweł Podkorodecki. Goście mecz kończyli bez dwóch zawodników. W kolejnej rundzie rywalem Sokoła będzie Barka Stolkmicko. Mecz zostanie rozegrany w Ostródzie 26 maja. 64. minuta gry.